Siemanko! Dzisiaj zabiorę Was do polskiego sklepu i zobaczymy, jakie są aktualne ceny polskich produktów w polskim sklepie w Holandii. Więc co, zainteresowani? To lecimy z tym! Teraz, jak tutaj z tyłu możecie zobaczyć, znajdujemy się pod sklepem Polska Chata. Zobaczmy, jakie są ceny w polskiej chacie. Au! Dodam jeszcze na samym początku, że znajdujemy się w Rotterdamie. Wjeżdżamy, banany euro 89, pomarańcze 2,99 za kilo, cebula, nasza polska, euro 29. Wszystkie słodycze, takie jak tiki-taki, malaga, kasztanki, po 99 centów za kilo. Tutaj świat paluszków, zobaczcie sami ceny, wszystko w euro. Najwięcej słodyczy. Dajcie znać, czy to dużo w porównaniu z polskimi cenami. Zobaczcie, ryże różne, różnorakie. Tak samo jak i ceny. Makarony. Są tańsze za euro, są droższe za 3. Zobaczcie. Mąki. Tak wygląda mięso. Polskie przysmaki, kiszone ogórki, na przykład. Sałatki greckie, kapusty. Raczki. Chleb już mamy po euro 79. Możemy sobie sami pokroić, albo już jest pokrojony. Ja sobie pokroiłem. Bardziej świeży. Tu mamy mrożonki. Zobaczcie, pierogi w cenie 3 euro. Za bodajże 450 gram. Pyzy, kluski śląskie. Dajcie znać, czy w innych krajach, jeżeli ktoś wygląda w innych krajach, takich jak Niemcy, Austria i tak dalej, czy te ceny są ogólnie porównywalne w polskich sklepach. Au. Są różne pasztety, są też wegańskie. Jakieś szynki w puszkach. I tutaj. Więc jak widzieliście, takie są mniej więcej teraz aktualne ceny w polskich sklepach w Holandii, przynajmniej tutaj w Rotterdamie. Jeżeli panują inne ceny gdzieś indziej w Holandii, to fajnie, dajcie znać. Jeżeli są inne ceny w jakichś innych krajach, to też fajnie, tutaj moglibyście dać znać w komentarzach, czy jest drożej, czy jest taniej. No i bardzo jestem ciekawy, jak to jest w porównaniu z Polską, bo ja w Polsce już bardzo dawno nie byłem. Także jeżeli ktoś ogląda mnie teraz z Polski, to dajcie znać, czy w przeliczeniu na złotówki te ceny są w miarę normalne. Czy w Polsce jest drożej, czy tu jest drożej. Ja sobie zawinąłem chlebuś i ogórki. A teraz jadę po falafela w Durum, zawijańca.
i będzie on mnie kosztował 3,50. Nie jest to duża cena. Mogę nawet powiedzieć, że jest to cena z przedinflacji. Kiedyś to było normalne, żeby kupić sobie kebaba czy falafela, czy coś w tym stylu za 3,50. To było normalne. Dzisiaj no niestety trzeba wydać około 5-6 euro na taki przysmak. No a ja tutaj mam taką restaurację, na szczęście blisko swojego domu, gdzie jeszcze falafela kupuję za 3,50 i to z dodatkiem frytków. Także co, lecimy! Tak wygląda ta restauracja Istanbul Afal Centrum i jest to w Rotterdamie, niedaleko Netto na Zaudzie. Tutaj jesteśmy na The Bijserlaan, także zapraszam wszystkich obok sklepu Groszka Polskiego. Tutaj jest naprawdę tanio i mega smacznie. Mój falafel i lęsosuk już się robi. Siema. Cześć. Ej, macie najlepsze jedzenie w Rotterdamie, wiesz? Dziękuję, naprawdę? Naprawdę, naprawdę. To już się zupka robi. Zobaczcie, z samego rana świeży kebab. Lecimy z tym. Ja już jestem w domku, zaraz będę jadł moje śniadanko, które sobie na szybko kupiłem. No i zobaczcie, co mam na stole. Tu jest falafel zawijany w durum z frytkami. Tu mamy linzy zup z limonką i z chlebusiem. I taki zestawik ogólnie wyniósł mnie 8,50. A wy dajcie znać, czy 8,50 to dużo za takie jedzenie, czy nie. Oczywiście to są fast foody kupione na szybko. Dajcie znać, czy ceny, które wam pokazałem, są w miarę normalne i porównywalne do innych miejsc na świecie, czy to w Polsce, czy na innych krajach za granicą. A jeżeli w polskim sklepie pokazałem za mało produktów i chcielibyście zobaczyć więcej, to dajcie znać, nie będzie żadnego problemu nakręcić podobny odcinek, tylko bardziej się skupić, może odwiedzić parę różnych polskich sklepów, albo odwiedzę jakieś jeszcze supermarkety holenderskie. Dajcie znać, wasze życzenie będzie dla mnie rozkazem. No to co, do następnego. Elo!